Ulicami Chorzowa, alejkami Parku Śląskiego i Skansenu przejechał trzeci rowerowy Rajd Nadziei. Imprezę zorganizowano w ramach 7. chorzowskiej kampanii Pola Nadziei. Rajd odbywa się po raz trzeci i to jest trzecia i póki co, tak z tego co widzę, największa edycja naszego rajdu. Jedziemy tutaj spod hospicjum, czyli no z serca naszej działalności, przez Park Śląski aż do Skansenu, gdzie podczas Śląskich Godów przy głównej estradzie odbywa się też nasz piknik rodzinny, gdzie też zbieramy środki na zakup nowego sprzętu dla naszych pacjentów, na zakup specjalistycznych opatrunków i na naszą bieżącą działalność. Akcja ma na celu edukację społeczeństwa, mówienie o potrzebach ludzi chorych i cierpiących. Wśród naszych wolontariuszy, naszych pracowników jest spora grupa takich zapaleńców rowerowych, którzy na rowerze spędzają swój czas, którzy na rowerze jeżdżąc promują tą naszą działalność, także w ramach ogólnopolskich rajdów na rzecz wsparcia działalności hospicjów. I tak pomyśleliśmy, że warto coś takiego zrobić także i u nas. I te 3 lata temu, tak w takiej no, jeszcze niedużej formie, tylko po Parku Kultury, taki nasz pierwszy rajd się odbył i mamy nadzieję, że z roku na rok coraz więcej osób będzie się tu do nas dołączać, że coraz więcej osób będzie wiedziało, gdzie jest hospicjum, czym hospicjum się zajmuje i coraz więcej osób będzie skłonnych po prostu wesprzeć nas symboliczną chociażby złotówką. Lubię takie imprezy, uważam, że takie imprezy są potrzebne i warto pomagać. W kraju jest ciężko, trzeba zawsze jakoś fundusze zbierać w różny sposób. Sam akurat też mam niepełnosprawne dziecko, wiem jaki ten świat jest, wie pan, trudny i jak trzeba tym ludziom pomagać. Ta cała akcja, która była, wie pan, rodziców w Sejmie w Warszawie, to powinno być mocniej nagłośnione, powinno nas być więcej po prostu na ulicach, bo to środowisko jest bardzo mocno niedoceniane i zamknięte. No, tyle mogę panu w tym temacie powiedzieć. No. Jak myśmy jechali po drodze, się również dołączali ludzie, nie wiedzieli w ogóle o akcji, ale tam dopytali się, dołączyli się, więc przyjechaliśmy. Wyjechaliśmy grupą mniej więcej 30 osób, a przyjechaliśmy na pewno około 50. Angażuję się w takie akcje, tak, no oczywiście. Nieważne, czy to właśnie jesteśmy my rowerzyści, czy jakiekolwiek inne osoby. Zwrócić uwagę właśnie przede wszystkim na problem, jakim są hospicja, że nie jest to, jakby to ująć, taka beznadziejna sytuacja, ale że wspólnie możemy właśnie coś razem osiągnąć, pokazać, że jest siła, jest moc. Rowery są coraz modniejsze, w sensie stylu życia, cenowo też są coraz bardziej dostępne, no poza tym paliwo coraz droższe. Wszystkie zebrane w ramach Pól Nadziei i rajdu rowerowego środki przeznaczone będą na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i lekarstw dla pacjentów hospicjum.